uwielbiam chodzenie w takich warunkach. Oh, zobaczcie, jakie koturny się robią. To się nazywa łowienie i przemieszczanie się na odpowiednim poziomie. Cześć, tu Sławek. Środa. Trzeci raz na pstrągach. Mam nadzieję, że w końcu coś uda mi się złowić. Ale zanim pójdę rzeką, to chciałbym podzielić się z Wami kilkoma informacjami na temat tego, jak przygotowuję się do pstrągowania, jak przygotowuję się do takiego zimowego polowania na kropki. Ale zanim do tego dojdę, chciałbym również powiedzieć Wam o pewnych dyskusjach, które często w internecie gdzieś czytywałem czy czytam. Dyskusjach polegających na tym, że jedni mówią, że dany sprzęt się nadaje na pstrąga, inni, że ten sprzęt na pstrąga się nie nadaje. Otóż pstrąg jest taką dosyć specyficzną rybą i mieszka niby w podobnych warunkach, czyli generalnie w rzekach z dosyć znaczącym uciągiem, ale i natlenionych, co zresztą często się jedno z drugim łączy. Natomiast te rzeki pomiędzy sobą potrafią się naprawdę bardzo różnić. W związku z tym dane wędzisko, jedno i to samo, na jednej rzece będzie dobrym wyborem, a na innej bardzo złym. W związku z tym dyskusje takie są bez sensu, tak samo jak i pytania, które zadają ci, którzy rozpoczynają zabawę z pstrągami. Czy wędzisko takie nada się na pstrągi? Albo jakie wędzisko na pstrągi? Otóż, tak jak powiedziałem, podstawą jest to, w jakich miejscach i w jaki sposób te ryby będziemy łowić. A tak naprawdę powinniśmy zacząć od przynęty. No bo tak naprawdę pstrągi widzą przynętę, a nie nasze wędziska, kołowrotki i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym zaczynamy od przynęt. Ja na zimowego pstrąga wybieram raczej rzeki z troszeczkę wolniejszym uciągiem albo odcinki z wolniejszym odciągiem na danej rzece, dlatego że te pstrągi wcale niekoniecznie muszą chcieć skakać bardzo szybko do przynęty, gonić ją i tak dalej, i tak dalej. Często są ospałe, zwłaszcza jeżeli idzie woda taka troszeczkę pośniegowa. W związku z tym wtedy tak naprawdę te ryby mogą być bardzo niemrawe, bardzo wolno startować do przynęty. W związku z tym ja tą rybę staram się nakłonić do tego, żeby moją przynętę chciała zjeść albo przynajmniej zaatakować. Pracą, powolnym raczej prowadzeniem, a właściwie prezentacją oraz dosyć dużą wielkością i jakby taką intensywnością czasami kolorów. Ale tutaj akurat zdecydowanie staram się nie przesadzać. Co jest w moim arsenale na takie przynęty? Zaczynałem kiedyś łowy od obrotówek i dalej uważam, że są to bardzo przynęty wdzięczne, jeżeli chodzi o pstrąga. Natomiast nie dają mi takich możliwości, jak dają inne przynęty. W związku z tym, owszem, są w moim pudełku. Natomiast niekoniecznie zawsze je stosuję. Oprócz tego oczywiście stosuję gumy różnego rodzaju. Ripera akurat tutaj mam, ale i gumy, które imitują jakieś robaki, coś tam białego nawet czasami, więc nie tylko robale, ale coś, co po prostu w tej wodzie się rusza i może wykazać się atrakcyjne dla ryb. No i to, co zawsze powtarzam, to woblery. Woblery to jest moja najbardziej ukochana przynęta. Raczej dosyć smukłe, tak jak na pstrągi by wypadało. Rozmiar od 6, 7, czasami do 8 cm, jak stawiam w nurcie. To są przynęty, które dają najwięcej możliwości. To znaczy, jeżeli weźmiemy sobie pływającego woblera SDR-a, możemy go bardzo daleko spuścić, poprowadzić go również dosyć głęboko. Jeżeli chodzi o woblera tonącego, jesteśmy go w stanie dosyć wolno w strudze wody poprowadzić i w ten sposób nakłonić pstrąga do brania. No i właśnie, i teraz tak, każda z tych przynęt ma swoje cechy. Wobler z dużym sterem będzie pracował z dużym oporem, tak samo jak i obrotówka. Wobler z mniejszym sterem tonącym będzie pracował dosyć lekko, a jeżeli ktoś będzie łowił pstrągi na jigi, to właściwie ten opór przynęty jest żaden.
przynętę by chciały mi uciec. No więc tak naprawdę wielkość przynęty, jej charakter, ciężar, czyli masa właściwie, to wszystko będzie miało znaczenie, jak będziemy chcieli rzucić tą przynętą. No właśnie, ja stosuję dosyć duże przynęty na pstrąga, więc mogę sobie pozwolić na to, że jak nie ma dużego mrozu, zakładam plecionkę, multiplikator i idę nad wodę. Moje ulubione, ulubiona technika wędkarstwa, właściwie sprzęt, to jest wędzisko z pazurem i multiplikator. Długość wędziska. No znowu wszystko zależy od tego. Jeżeli chodzimy po miejscówkach, które nie mają zbyt dużo drzew, ale natomiast mają trzciny, które dosyć wysoko potrafią nam rosnąć, no to w momencie zarzucania lepiej się nam sprawdzi wędzisko dłuższe. Dlaczego? No bo wędziskiem dłuższym potrafimy tą przynętę poprowadzić podczas rzutu ponad trzcinami. Jeżeli natomiast chodzimy w lesie, zagęszczonym, musimy wchodzić w krzaki, wędzisko długie będzie nam przede wszystkim utrudniać marsz, no bo będziemy musieli mijać się w krzaczorach z tym wędziskiem. Natomiast no, może się okazać, że nawet nie zarzucimy wędziskiem, ponieważ ono będzie za długie, więc prześwit między drzewami nie da nam możliwości, aby tą przynętę chociaż trochę rozbujać i wsmyrgać do rzeki. Na otwartych przestrzeniach ja stosuję wędziska typu tam 2,40, w laskach, tam gdzie rzeczywiście muszę się troszeczkę bardziej wysilić, schodzę nawet do 1,80 m. Ciężar wyrzutu tak samo jak i przynęty. Raczej stosuję troszeczkę mocniejsze wędziska, a to również ze względu na to, że pstrąg czasami, no w zimie to akurat trochę mniej, ale pstrąg potrafi uderzać i bardzo mocno zaciskać paszczę na przynęcie, zwłaszcza na woblerach, o których mówię, że łowię najczęściej. Oczywiście to, że wędzisko jest mocniejsze, wymaga ode mnie pewnego ustawienia sprzętu i oczywiście mojej dłoni. Co to znaczy? Staram się hamulec ustawiać dosyć lekko. To znaczy tak, że żebym odpowiednią siłę hamowania miał na nim, to delikatnie muszę palcem docisnąć. Troszeczkę jest to bardziej miękkie, natomiast w momencie zacięcia ten palec dociska mocno szpulę i jest mocne zacięcie, natomiast ryba w momencie, kiedy odjeżdża, bez problemu jestem w stanie szybko zareagować na to i oddać linkę. W związku z tym ryba nie jest w stanie tak szybko spiąć się z mojego zestawu. Druga sprawa to jest taka, ja to nazywam ręka spolegliwa. Co to znaczy? To znaczy, że w momencie, jeżeli ryba dokonuje zwrotów, moja ręka bardzo miękko stara się podążać z wędziskiem za zachowaniem się ryby. Czyli jakby w momencie bujnięcia ręka poddaje wędzisko, w związku z tym ten hamulec też nie musi tak intensywnie pracować. No cała reszta to tak naprawdę praktyka. Pstrągi nie będą stały na największych bystrzach, nie będą stały na bardzo dużych płciznach, natomiast pamiętajmy, że te pstrągi również mogą jeść. W związku z tym, jeżeli są na dobrym żerowaniu, to mogą opuszczać swoje stanowiska i być gdzieś w rynnach, na rozpoczęciu dołków itd., itd. Jeżeli tam ich nie ma, to znaczy, że raczej musimy je szukać w domkach i tam jeszcze dłużej próbować grać tą przynętą. Czy łowienie pstrągów jest trudne? Łowienie ryb w ogóle jest i proste, i trudne. No bo wystarczy wrzucać przynętę do wody, ściągać i czasami coś się zahaczy, ale jeżeli chcemy robić to powtarzalnie i skutecznie, no to jednak troszeczkę musimy włożyć w to i wysiłku, i wiedzy. A przede wszystkim, jeżeli chodzi o pstrągi, musimy być nad wodą. No i postanowiłem pojechać trochę na inną rzekę niż tą, którą mam najbliżej. No i efekt jest pierwszy zimowy pstrąg, który zasługuje na nazwę pstrąg, czyli jest to taki 40-taczek. Fajny,
ładnie wybarwiony, jak widać w dobrej kondycji, bo dosyć już grubawy. Więc tak naprawdę tylko i wyłącznie cieszyć się, że sezon rozpoczęty. No to wypuszczamy go do wody. Pstrągów nie ma na gęsto. Pstrągów nie ma takich ilości, jak może i w innych krajach na renomowanych łowiskach. W związku z tym musimy pogodzić się z myślą, że czasami nic nie złowimy. Ja przez dwa ostatnie wypady złowiłem jednego pstrąga z 25-centymetrowego. No mam nadzieję, że dzisiaj za trzecim razem troszeczkę przełamię passę. W związku z tym, jak jesteśmy nad wodą, mamy szansę na złowienie ryby, mamy szansę na tą chwilę chociażby czasami, bo czasami jest to chwila, zwłaszcza w zimie, aktywności ryby. Mamy szansę na złowienie wtedy swojej upragnionej zdobyczy. Czego oczywiście Wam życzę. Życzę Wam również połamania kija, bo to pierwszy film po nowym roku nagrywany. W związku z tym dużych ryb, zdrowia i tego, żebyśmy na te ryby mogli przez cały rok bez problemu jeździć. Samych sukcesów i do następnego razu. Cześć!